Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie na ruskim serwerze z powrotem wróci... A nie, poczekajcie. O Boże, co ja mam za głośno? Mam nadzieję, że LOL nie jest za głośno. Fajnie, miałem LOLa na fulla. Mam nadzieję, że w gierce z Zedem nie przeszkadza to za bardzo. Czekajcie. Aha, czyli trenda jest na dżungli. No ja nagadałem się z ruskim. Ale nieważne, nic się nie stało. Zagramy sobie na topie. Bez tego. O Boże, masterek nie zmieniłem. Nie wiem, co ja mam za masterki. Pokażcie. A, pioruny. No lipa, bo chciałem co innego, ale dobra, może być pioruny. Czekajcie, czy to się dobrze nagrywa. Okej, nagrywa się. Ustawmy sobie na szybkości ruskie te. Przyciszymy ruskich. Dajcie myszkę szybciej, dobra. No i co tu mogę powiedzieć? No, sowiecki niedźwiedź. Także no, także pojeździmy sobie na niedźwiedziu w tej grze, poczujemy się jak pewien prezydent Rosji, pewien, mały znaczek, no, także grajmy. Nie mam pojęcia za bardzo jak tu grać, myślałem, że mam dżunglę, ale tam się nie da odczytać tego, ale czekaj, no ja mam topa, bo tutaj pokazuję tutaj. No trudno, pieprzyć to, także co to W robiło, to jest przerzucenie, to jest fear. I slow dla przeciwnika. Weźmy sobie W. Ze smite'em będzie trochę problem, ale kupię sobie może tego na atak speeda. I ten, albo nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zobaczymy jak to będziemy robić. Na razie sobie grajmy tak. Myślę, że sobie pójdę trochę pod atak speeda, trochę pod pod AD. I zobaczymy jak to wyjdzie. Pod jakąś tytaniczną hydrę Black Cleavera. No, zrobimy sobie coś takiego. Będzie nawet całkiem ciekawy. Nie ma gość. Elo. Typio, ty jesteś dla mnie za słabym przeciwnikiem. Tylko lipo, że mam smite'a. Weźmy sobie może Q, tego przerzucę. No ja dobra, już raczej do farmy nie podejdzie teraz. Na dżungli Ewelinka, kurde. To może być problem, ich mały. On potka nie użył żadnego, nie wiem czemu. Oho. A! Nie... Co? Jak mnie szybko wypieprzyli! Jezu, no z Ignite'em bym go może wypieprzył, nie jestem tego pewny. No jest problem teraz, naprawdę mam problem. Przez to, że gram z tym smite'em na topie. No chciałem grać na dżungli, kurde, to jest też... No i... A weź sobie tego Reda, gościu, bo... Ewelinka była na topie, także możesz go wziąć na spokojnie, nawet fajny skin. Ona nam zabrała Reda naszego, okej, okay, nie wiedziałem. No ale spoko. Zaczynała z tym Redem, tak? Ma czwarty level typek. Dobra, dostał jednego shota od Tureta. Dobra, pola schytujmy tyle ile... O Jezu. Czy ja będę brał na hita? Raczej nie. On ma trzeci level. Elo, Franco. Nie wiem, czy miał flash. A nie, on zmarnował chyba flasha ostatnio. Także nie wiem, czy potrzebnie użyłem tego flasha. Nie byłem tego pewny, wiecie, dlatego wolałem go użyć. No spoko, nic się nie stało. Zesmajtujemy sobie kanona. On chyba miał teleport, także muszę to jak najszybciej spuszować. I sobie chyba cofniemy. Nie wiem za bardzo, jaki item na pierwszy. No rajny, nie, dobra, poczekajcie, może sobie pójdziemy pierwszy jakiś tankowaty i ten, chociaż, nie wiem, jakie co ja mogę sobie kupić itemy, bo ja raczej nie będę szedł pod takiego tanka, żeby nie było, potem pójdziemy pod takiego ala tanka, czyli 3D, pięknie, pójdziemy pod tytaniczną hydrę Black Cleavera,
Coś na atak Speeda, Trinity jakieś? Padnie? Ja pieprzę, jeden hit od Tureta zabrak. No nic, Sowieci tak mają, że zawsze uciekną przed sprawiedliwością, ale to nieważne. He. Ktoś o tym wie, na przykład taki generał z Polski jeden. Jaruzelski, ale nieważne. Pieprzyć Sowietów. Dobra, grajmy. Uniknijmy jego tego gówna. Będzie tym rzucał czy nie? Ja pieprzę. W końcu tym rzucił. Dobra, trochę hajsu jest za to. Cholera. Dobra, mamy 3 longswordy. Można się z nim raczej lać. On ma tylko kamień na manę. Nie wiem, czy on we mnie tym rzuca, żeby mnie obijać tym. A, sfryzujmy linię. A, teraz, a, czyli miał wtedy flesza, okej, okay. Albo może mu już minął cooldown, nie. Ewelinka jest na topie, okej. Kurde, wolałbym sfrizować tym linię bardziej. Blues staje. Oni już stało tych latów, Blutkrzyc. Aha, zbugowała się klepsydra, kumacie to? Nie, nie zbugowała się. Co jest? Co jest? Za ile to wstaje? A, już jest. Ewelinka nie padło, okej. Okay. A mamy smite'a, to powinno pójść łatwo. Nie chcę za bardzo, nie chcę stracić pasywki, bo może. Elo. Uciekany. Nie ma co się z nim napieprzać teraz, nie ma co tracić blue. Chyba sobie po prostu cofnę. Tytaniczną hydrę na pierwszy level. Nie wiem, czy to jest tak aż tak głupi, aż tak zły, czy tam, aż tak głupi, czy jak to nazwać, nie wiem. Ale weźmiemy ją na pierwszy itemek. Będzie chyba nawet spoko. Mam 107 AD. Po tym sobie zbuduję, powiem wam. Chyba statika sobie zbudujemy, chociaż nie wiem. Statyk będzie nawet fajny, gdzie będzie działał z tym. Znaczy wejdzie attack speed. W sensie najpierw wejdzie. No 10 farmy? A, zbugowało się. Na pewno się zbugowało. Czy ona miała 18? To niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Tak, nie wziąłem. Szkoda. Wbiłbym w niego, gdybym mógł. No, ale nie mogę. Tak, pasywkę mi zbija. Mogę go chyba wypieprzyć. Okej, okay, elo. A ja nie mam pasywki, teraz mam pasywkę, okej. Okay. Czekajcie, może bym ją ubił? Może on tu flesznie? Nie, nie flesznie. A już w nią wierzyłem, że tu flesznie. Chciałem, żeby mi się ta pasywka aktywowała. Elo, śmieciu. Ha! Dobra, ona uciekła już. Ewelinka, nie wiem, gdzie ona uciekła, zupełnie nie wiem. No nieważne. Może mam pół HP teraz. No jest na hita prawie. Elo, gdzie mi tu fragi kradniesz, Sowieto?
Już chciał coś wynieść z Polski. Jakie ja głupoty pieprzę. Nie tam głupoty, prawdziwe rzeczy. O, Shina se kupił. To brud. Tak myślę, cofnąć się, nie? O Boże, jak mi uderzył. Nie ubiję, nie? Za dużo mam HP i wszystkiego. 1500 ta hydra. Za dużo czasu do tego. Jest statik, teraz będziemy go lecieć. O, wyszukuję na szczęście po angielskich nazwach. Już się bałem, że nie będzie, ale na szczęście jest wszystko. Cacy! O fuck. Nie weźmy chyba tego tureta, co? Nie, na szczęście go nie weźmy, Boże. Mogę go chyba napieprzeć jeden na jeden od razu. Ma więcej farmy niż ja. Skubaniutki. 1-0, 50 farmy, okej, ja 52. Dobra farma w 11 minucie. To się ceni. Po tym się rozpoznaje dobrego gracza, po dobrej farmie. Ale mnie tu napieprze. Boże, święta, jak on mnie stłukł. Niby mam pasywkę, ale nie wiem, czy on mnie szybko nie zabija. Z tym Shinem on dużo znaczy. A, Masuraka jeszcze w teamie. Ta Ewelinka na bocie, to ja bym sobie chętnie wziął to coś. Mam Boże, mam nadzieję, że ta muzyka, że to wszystko nie było za głośne w tym Zedzie. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale może po prostu na ruskim kliencie tak jest, mam nadzieję. Dobra, zjedzone. Weźmy z... O Boże, to ja zużyłem smite, no. Dobra, zjedzone. No, tu jest skubany. Mamy blue, mamy pasywkę. Tytaniczna hydra 1100 golda, okej. Tak sobie las hituję, żeby nie było. Na Q drugie maksuje, lepiej E jednak, tak mi się wydaje. Strasznie dużo zadaje tego tym. Czymś. Kurde, gość. Boję się, że jak mnie złapie tym, nie mam flesza, to padnę prawdopodobnie. Fak, fak, fak. A, dobra, mam tego. Jezus Maria! Nie wiedziałem, że jest on aż tak silny. Miałem pół HP się z nim lałem. Kurde, on tylko żaden raz ulti nie użył, tylko po jakimś czasie, a to się ulti też kastuje chwilę, tak żeby mnie nie bił. Trzeba patrzeć też na takie rzeczy. El śmiecio. Smite, Franco. Elo sowieto. Dobra. Cześć, już ci nagrywa. Jezus Maria, moja trauma z dzieciństwa. Podtapiali mnie, ale trudno. Pierwszy turet padł w tej grze? Nie, już nie. Ojej. Nie wiem, czy u mnie jego nie usunę, tak naprawdę do końca. Weźmy sobie Tiamata. Fight, stoisz. Bo nie, to ja nie mogę się dać, bo przecież weźmie tego Tureta za chwilę. O, HP regena ładnego. Ale ładny HP regen. Sajusznik ubity.
Fakt, zużyłem swoje. Ludzie! A może dlatego, że jestem Polakiem i gram na Sowietów? Ha! Albo przez Reda, nie wiem. Ale wszystko się złożyło do kupy po prostu. Strasznie długi ten fir. Nawet nie wiedziałem, że on jest aż tak długi. Padł pierwszy turet już na bocie, tak dlatego już nie forsujemy tego tureta, cofamy sobie. Ostatnia gierka trwała chyba 15 minut, musiałem wyciąć czarny ekran, także jednak sobie tutaj może trochę dłużej pogramy. Przeciwnik ubity! Ja wątpię trochę. Wydaje mi się, że może to być sur szybki. Może nie. Nie, dobra, jednak nie. O, dubla zaliczył mój Nemezis. Także spoko. Turet nam idzie, czy on jest warty? Świczki. Weźmy sobie Trinity teraz. Zbudujemy Trinity. Będzie nawet całkiem fajne. I może jakiś infi zbudujemy też w tej grze. No, ładny atak speed mam. Ty piarko, co ty ode mnie chcesz? Ty piareczko. Co ty... Ty nawet itema jednego nie masz. Ty piarko. Chwila, czy oni tu będą szli? Się zastanawiam, czy bym ich upieprzył, ale lepiej wziąć blue. Wiadomo. Lepiej odciąć junglera od zasilania. Trochę za wcześnie ugryzłem, bo W zadaje więcej HP się i więcej HP stracone, ale... O kurde. Elo! Kurde, jakie to jest dobre! Nie wiedziałem, że Woli jest tak silną postacią. Na brązie. To jest brąz ruski. Turet padł, okej. Okay. Spory zasięg ma nawet ten diamat. Powinienem drugie maksować, ale już maksowałem Q, także już sobie Q wziąłem. To mi się wydaje, że E drugie, nie wiem. Niech tam spece od Woliego piszą w komentarzach. Weźmiemy sobie tego tureta, wiecie? A już tam jeden turet. Ten nam mógł wziąć tego, a nie, dobra. Wydaje mi się, tak zastanawiam się, czy item jak na dżunglę lecieć. Może polecę ten na HP w sumie? Nie byłby aż tak złym pomysłem, ten pomysł. Na razie 2000 HP mam. Dobra, cofnijmy. Drakol. Czy my mamy jakiegoś Drake'a? Mamy wszystkich, czyli jednego. No, ładne wymiany tam cały czas jeden za jeden jest. Także nawet nieźle przeciwnicy se radzą. Trinity miałem lecieć. Może polećmy tak. Chyba będzie najfajniejsza opcja dla mnie obecnie. I polecimy sobie szybko na Reda, bo mi zabierze go Trinda. 2200 HP, okej. Okay. O kurde. O kurde! Jezus, nawet smite nie musiałem użyć. Taki jestem OP. Ja pieprzę, jak tym się szybko czyści.
Elo. Kurde, jakie to jest dobre! Naprawdę, strasznie silne, ja nie kumam tego. Wzięli Drake'a, ta? Ta, wzięli Cloud, okej. Okay. Nawet se radzą niby ci przeciwnicy. Poczekam na nią, ona możliwe, że będzie szła do tej dżungli. Nie, raczej nie. Tylko chyba ja tutaj jestem takim farmerem ostrym. Gapią się na mnie, czy się wbije, czy nie, a ja stoję w tych krzakach. Znaczy za murem i tyle. I tyle mnie widzieli. Patrzcie na to. Volibear push. Ładnie puszuję z tytaniczną hydrą i ze statikiem. Przejdźmy się tam. Siemanko, koledzy. A kurde! Zabrakło mi trochę do kwadry. Szkoda, ale i tak nieźle. Patrz, że trzech ruskich za jednego Polaka. Normalnie było tam 100 ruskich za jednego Polaka, no ale bywa, że czasem gierka gorzej pójdzie. 13 ruskich za dwóch Polaków, patrzcie jak ładnie. To jest taki przelicznik na ruskim serwerze, wiadomo. Jeszcze dwóch Polaków nie by tam pomagało gdzieś, no ale... Ach, co ja pieprzę. Na shortów w sumie byłby to nawet całkiem całki. Czekajcie, Black Cleaver. Black Cleaver. Infi. Phantom Dancer albo Black Cleaver na shortów Infi. No Infi bym złożył tutaj sam. Black Cleaver teraz. Traci się niby ten efekt, kurde, no ale pieprzyć tą. W sensie dwa razy go będę miał, o nie, nie to, że się traci. Tylko po prostu dwa razy go mam, bo już Trinity mam. No on się nie stakuje. Niestety, oczywiście. Nie wzięli tego turetu. Kurde, KS. Ewelenka. A ty już padłaś. A, pod turetą na pewno. O kurde, ten jak uciekł. Ha! Uciekł. Jeszcze czego? Red. Siema Red. Skazaj na Shawshank. Proste, Boże. 2400, to i mało hajsu brakuje już. Jeden 78 attack speed. Patrzcie, jaki dobry build wymyśliłem na Volibeara. 13-2. Widział, kto taki dobry build na Voliego. Dychać. Ła. Ta Vayne. Boże, czy ona nie może podejść, ty mnie zabij? Nieważne. No, blisko, chłopie. Nie, nikt jej nie da. A, Luxemburg, okej. Okay. Nice, bardzo ładnie. Ja bym się tu wpieprzył w tą Vayne chętnie. I ją tak wiecie. Nawać, ruski, Moskwę. Myślałem, że ją złapię. O Jezu. O ja pieprzy, jakie to było szybkie. Tu będzie szła ta Illaoi. Ej, jaka Illaoi? Taliach. Talia. A, ona tu nie idzie.
Czy nie mają dwóch hawków, czy mi się wydaje? Black Cleaver. Sowiecki niedźwiedź nawet nie zły. Kurde, 15 Polaków wartych jest dwóch ruskich, ale mi się wydaje, że jeszcze więcej. Po prostu statystyki oczywiście liczone na ruskich serwerach. Ha! Ja pieprzę, co ja gadam? Prawdę, co ja gadam? Wolf! No, przykro mi. Przykro mi, panie Wolf. W sensie, gildię masz Wolf. Siema, fir tyle twarzy mogę zabić umowa, elo. Co, fir jest chory, naprawdę. Elo. Redan ci zabrał, no ale nie zabiorę, bo nie miałem. Ale Drake'a mu chętnie wziął. Jednak. Jednakoboż. Mam 2800 HP i napieprzam takie DMG, że to się w głowie nie mieści, że to głowa mała. Szybciej. Proste. Strasznie ten fir na moby. Na 4 sekundy, to? Na 3. Nie, na 3 sekundy, okej. Strasznie długi, naprawdę jest OP. OP. Kurde, jak łatwo. Pff, jak ja tłukę tym wolim. Chodźcie tego barona, już tam. A już tam infi sobie wezmę. A ugryzę go, bo i tak cooldownu prawie nie mam. Lepszy! Ciota. Co? Ja nikogo nie wyzywam. Ludzie, wydaje wam się. Tak się dochodzi do infi. Uczę dochodzić. Ja pieprzę. Skojarzenia mistrza. Jedziemy dalej. Nagrywa się to gównienko. 28 minut nagrania, okej. Okay. Dobra, przejdźmy się na Reda. Chyba wstaje za 13. Gdzie to idziesz? Chłopiak, to jest moja działka. Wypieprzaj komuchu. Sorry. Zdepczmy roślinkę. Nie wyszło. No ładnie puszuję, ładnie. Jeszcze z infi będzie jeszcze ładniej. Ale nie wiem, czy to infi zdąży złożyć, tak się zastanawiam. Wiecie, no nie chciało mi się normalnego buildu lecieć. Ja chciałem sobie zagrać Volibirem, bo tutaj jest bardzo ładnie wymasterowany. W sensie to jest... O, dobra, sur. Tyle! Jeżeli się podoba, zostawcie ocenę, suba. I pamiętajcie, trzeba tępić ruskich, w sensie nie, to nie chciałem tego, chciałem powiedzieć, pamiętajcie, film jutro, o, także 21:00 zapraszam, elo.